ja muszę opuścić kraj, żeby czuć się bezpiecznym, ponieważ nie mogę chodzić normalnie, bezpiecznie po ulicach. Ktoś próbuje go strasznie skompromitować. Nie uważa pan, że jednak poszliście trochę za daleko? Nie, nie uważam. To, że wyrządzili temu człowiekowi szkodę, jest ewidentne. Billboardy z wizerunkiem mężczyzny i podpisem "Uwaga, pedofil" opanowały Zgorzelec. Rozpoznał się na nich pan Wojciech Krzeszowski, obywatelski dziennikarz. Wprawdzie ściąłem włosy, no ale tak jak widać, podbródek. Teraz jestem ogolony, ale jestem to ja. Nawet blizny po komarach widać, że są te same, w tych samych miejscach. Koszulka jest ta sama, tylko no ta jest trochę wyblakła już. No ale koledzy tutaj z redakcji z Info widać, że elegancko ją w Photoshopie podrasowali, wyczyścili napis. Jak to zobaczyłam, to wmurowało mnie po prostu, no bo uwaga, pedofil i zdjęcie mojego kolegi, no sfrustrowało mnie to po prostu. Na potwierdzenie, że na billboardach znajduje się właśnie pan Wojciech, przesłał do naszej redakcji swoje prywatne zdjęcia, na których miał jeszcze dłuższe włosy, dokładnie takie same jak na banerach. Znajomy, to znajoma twarz i mimo to, że są zasłonięte oczy, było widać, że to on od razu. Daję ludziom do myślenia, że jestem osobą karaną za pedofilię. Mam opaskę na oczach, która sugeruje, że jestem osobą karaną, co jest nieprawdą. Żeby dowiedzieć się więcej, co kryje się za billboardami, wchodzimy na wskazaną na nim stronę internetową. Okazuje się, że autorem baneru jest lokalny portal internetowy, który bezprawnie wykorzystał zdjęcia naszego bohatera jako ilustrację kampanii przeciw pedofilom. Tyle tylko, że na billboardach nie ma słowa, że chodzi o kampanię. Jest to pomówienie właściciela portalu zinfo.pl, które no, ma na celu zniesławienie mojej osoby w mieście. Właścicielem portalu jest mężczyzna, który przed laty kupił serwis od pana Wojciecha. To właśnie nasz bohater stworzył portal, który dziś wykorzystał jego wizerunek w kampanii. Założył nową, chętnie odwiedzaną stronę. Stał się więc, jak twierdzi, niewygodną konkurencją, której portal postanowił się pozbyć. Tak jak widać po statystykach, ludzie czytają to. Może z zazdrości pan Wróblewski, pełnomocnik portalu zinfo.pl, umieścił moje zdjęcia na billboardach w taki, a nie inny sposób. Żyjemy w małym mieście i tutaj prawie każdy się zna i informacje takie szybko bardzo się rozchodzą. Ponoć plakatów ma powstawać więcej i to jest wciąż po prostu kompromitujące i uważam, że powinno to zostać jak najszybciej przystopowane. Sprawą zajęła się już policja. Śledczy sprawdzają, czy zostało złamane prawo, czy portal bezprawnie wykorzystał wizerunek mężczyzny, sugerując jednocześnie, że jest pedofilem. Funkcjonariusze ustalają już 2 tygodnie. Billboardy nadal wiszą, a pan Wojciech nie może spokojnie przejść ulicą. Brak reakcji dziwi jednak prawniczkę. Jej zdaniem autor kampanii nie tylko naruszył dobra osobiste konkurenta, ale wręcz popełnił przestępstwo. Publikacja wizerunku pozwalająca na ustalenie tożsamości osoby i oskarżanie ją o rzeczy, które nie miały miejsca, jest to po prostu zniesławienie, które jest ścigane karnie. Udajemy się zatem do odpowiedzialnego za kampanię redaktora naczelnego portalu. Tu zadziwiająca reakcja. A to jakiś człowiek. A to jakiś człowiek, to... I uważa pan, że to nie jest on na tym zdjęciu? No ja nie rozpoznaję. Ja nie rozpoznaję. My zlecamy grafikę naszych tam grafików. Przygotowanie grafiki dla naszych grafików, gdzieś tam jakiś projekt. Zdjęcie gdzieś tam pochodzi z archiwum, bo archiwum jest bogate, bo jak pani wie, czy nie wiem, czy pani zapoznała z portalem, historią portalu, on już, portal działał już 5 lat. Naczelny za wszelką cenę próbuje zmienić temat. Według pana Wojciecha ktoś zrobił mu zdjęcie podczas sierpniowej sesji Rady Miasta, kiedy fotografował burmistrza. Te informacje potwierdził wiceprzewodniczący Rady. Nawet się pytałem kogoś, kto to jest ten pan, który robi zdjęcia. I to chyba właśnie w którymś momencie panu to zdjęcie zrobiono. Czyli pan był na tej sesji, w której to zdjęcie? Byłem, tak, tak. I pan Wojciech wyglądał dokładnie tak samo? Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo.
Naczelny redakcji idzie jednak w zaparte. Twierdzi, że to nie pan Wojciech jest na zdjęciu. Mało tego, uważa, że osoba z billboardu jest nierozpoznawalna. Ale pani Sylwia, jak pani też żyje tym samym fachem co my, to pani wie zrobić wszystko, żeby tej osoby nie rozpoznać, tak? Ale uważa pan, że zasłonięcie oczu paskiem to jest wystarczające, żeby nie zidentyfikować tej osoby? Przecież patrząc na to zdjęcie wyraźnie widać, jeśli to byłby mój znajomy, to ja bym go rozpoznała. To telefonik do nas, mailik i działamy. I na pewno zostanie zdjęcie usunięte. Jak widać, naczelny ma bardzo swobodne podejście do swojej pracy. Okazuje się, że twarzą kampanii mógł zostać każdy. Pytamy zatem, dlaczego w tak prostacki i bezprawny sposób potraktowano konkurenta z branży? Dlaczego nazwano go pedofilem? Ja tu nie nazwałem pana tego, który jest na zdjęciu, że to jest pedofil. Ja tu chcę propagować jakąś akcję. Obok zdjęcia jest sformułowanie uwaga pedofil. I co to jest nazwa odbiorca? Akcji. No to co odbiorca ma sobie pomyśleć o człowieku, który ma zasłonięte oczy? To już interpretacja każdego człowieka. Ja coś innego pomyślę, pani coś innego, pan operator coś innego. Te wypowiedzi bulwersują specjalistów. Dla nich interpretacja jest jednoznaczna. Wykorzystano wizerunek danej osoby bez jej zgody i w dodatku w bardzo negatywnym świetle, to znaczy ukazując ją ewidentnie jako po prostu pedofila. Mimo tak krytycznych głosów, redakcja jest wręcz dumna ze swojej akcji. Tego typu działania mogą jedynie pomóc naszemu społeczeństwu. Naprawdę. Mieście... A temu człowiekowi mogą zniszczyć życie. Bo teraz wszyscy będą uważali go za pedofila. Bez sensu nasza rozmowa. Uważam, że jeżeli ta osoba czuje się rozumna, nigdy mi przyjdzie. Porozmawiamy. Jestem człowiekiem tak samo jak pani. Zresztą widać, jak pani z panią można fajnie porozmawiać. Tak więc znam tak samo. Naprawdę. No i pan uważa, że to jest po sprawie? A to, że 30-tysięczne miasto ogląda te billboardy i widzi tego mężczyznę konkretnego i go rozpoznaje, to na państwo nie robi to wrażenia. Pani Sylwio, nie dostałem żadnego sygnału od tej osoby. I tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Ale ja powtarzam panu, że co z tego, że pan teraz dostanie ten sygnał, jak to już jest po fakcie? Ale pani się tym bardziej przyjmuje, że ta osoba, widzę. Ta osoba się nie przyjmuje widocznie, bo dla mnie te zarzuty pani są trochę śmieszne, no, pani Sylwio. Po tej rozmowie wydaje się jasne, że chęć zniszczenia konkurenta wygrała z przyzwoitością. Dokładnie takie samo podejście do sprawy ma pełnomocnik portalu, który kupił go właśnie od pana Wojciecha. Na rozmowę przed kamerą się jednak nie odważył. Jak to się stało, że państwo sobie pozwolili na coś takiego? Przecież tutaj już ja nie mówię o ochronie dóbr osobistych, ale o zniesławieniu tego człowieka. Panią, to jest pani stanowisko. Stanowisko naszego działu prawnego i kancelarii niezależnych, które zostało to zadanie zlecone, jest zupełnie inne. Przecież pan zna tego mężczyznę i wie, jak on wygląda. I pan go nie rozpoznaje na tym zdjęciu. Pani Sylwio, proszę nie robić sobie prywatnych wycieczek w kierunku do mojej osoby. Jeżeli będziemy się musieli tłumaczyć, to na pewno nie przed państwem, tylko przed organami, które są do tego powołane. Zadziwiający jest jednak fakt, że dzień po tej rozmowie część plakatów zaczęła znikać. To, że wyrządzili temu człowiekowi szkodę, jest ewidentne i to, że poniosą odpowiedzialność, i to dotkliwą. Mam tutaj na myśli oczywiście publikacje w różnego rodzaju gazetach o zasięgu ogólnokrajowym i wysokie odszkodowanie. To było zrobione celowo. Na pewno celowo. Próbuje ktoś mi zniszczyć życie. Portal będzie się musiał wytłumaczyć przed organami ścigania. Poza policją Wojciech Krzeszowski o bezprawnym wykorzystaniu wizerunku i zniesławieniu powiadomił również prokuraturę. Niestety, teraz będzie musiał wszystkim udowodnić, że to nie on jest pedofilem. Sylwia Widziak, Zgorzelec.